tragiczny wypadek pod Nidzicą. Nie żyje 63-latek warmińsko-mazurskie, zginął 63-letni paralotniarz. W miejscowości Radomin pod Nidzicą województwo warmińsko-mazurskie, zginął paralotniarz. 63-latek był mieszkańcem Nidzicy, poinformowała w poniedziałek 21 września policja. Nadkomisarz Jacek Tarwacki, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji w Nidzicy powiedział, że na paralotni latał doświadczony w tej dziedzinie 63-letni mieszkaniec Nidzicy. Nie znamy przyczyn upadku paralotni. Była dobra pogoda, paralotniarz o nic nie zahaczył. Spadł na pole uprawne i zginął na miejscu, powiedział Tarwacki. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy będą wyjaśniać przyczyny tragedii.